Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie po raz pierwszy w kolejnej serii na moim kanale z kolejnej gry z sagi Darksiders. Tym razem kolejną z numerkami jest to Darksiders 3. O, ładnie się nawet zgrało, choć przypadkowo dość to wyszło. Darksiders 3. Krótko i na temat. Souls-like, dużo, bardzo dużo... Duża inspiracja Dark Soulsami. Nie, kropka w kropkę. Choć jedna rzecz też mnie w tym ubolewała, jak sobie zdążyłem potestować grę. Ponieważ tak, troszeczkę pograłem tak mniej więcej z godzinkę, więc mam mniej więcej pojęcie, co się dzieje, ale tylko przez godziny gry. No a poza tym to nie wiem nic. A kim gramy? Graliśmy wojną, graliśmy śmiercią, a teraz będziemy grać jako Furia. Siostra, jedyna żyjąca siostra jeźdźców apokalipsy i ostatnia żyjąca Nephilim, podkreślam, żyjąca, a nie żyjący, żyjąca, żeńska postać Nephilim, żyjąca na... We wszechświecie w ogóle, nie na Ziemi, po prostu we wszechświecie. Ale dobrze, bez zbędnego przedłużania, zagłębmy się wspólnie teraz w lore Darksidersów. Trójeczki, która dzieje się notabene w miarę najwcześniej, ponieważ dzieje się leciutko po prologu jedynki i tak w miarę w międzyczasie dwójki. Ale akurat jak kończy się jedynka i dwójka, to one się tak kończą w miarę równocześnie. Ale zobaczymy, gdzie będzie się kończyła trójka. Wtedy będziemy mieli jakąś taką w miarę większą oś czasu. Wtedy wam powiem, albo sam będę w stanie stwierdzić, kiedy się kończy właśnie trójka i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, bez zbędnego przedłużania, po raz drugi, rozpoczynamy nową grę. I obejrzymy film do gry wprowadzający. Dlaczego Stwórca powołał do życia świat, który jest tak pełny niedoskonałości, nieszczęścia, grzechu? Wśród uczonych zarówno nieba, jak i piekła pytanie to znane jest jako zagadka smutków. Jeżeli grzech sam w sobie jest częścią wielkiego projektu, czy nie jest też ze swej natury święty? To pytanie dla mędrców, jednak pewne wyjątkowo niespokojne istoty kurczowo trzymały się tego tematu. Nephilim. Potomstwo aniołów i demonów. Nieustępliwi wojownicy, niepowstrzymani, żądni krwi, aż zostali zdradzeni przez czworo pobratymców. Wojnę, śmierć, furię i waśń czterech legendarnych jeźdźców apokalipsy. Zdrajcy zostali obdarzeni niewyobrażalną mocą przez tych, którzy przysięgli utrzymywać symetrię między ładem i chaosem. Przez Radę Spopielonych bądź świadkiem rozprawy, która ma na celu zakończenie wojny Nephilim w imieniu równowagi. Oto nowy pakt. Wojna. Zażenie pożąd i ogarniający świat, sprawca wszelkiego bólu i cierpienia. Śmierć, mroczna dusza wieczności, jesteś najgłębszą zgnilizną, potężnym antyżyciem. Waśń, nieskończony duch odwiecznego sporu. Jesteś wszystkim tym, co zasiewa niepokój w sercu każdej żywej istoty. I wreszcie... Furia. Straszliwy impuls wściekłości. Jesteś maszyną, która... Będziemy walczyć, czy tracić cenny czas na ceremonię? Wystąpię do obliczy rady jeźdźcze. Jesteś najbardziej niecierpliwą ze swego rodu.
Najbardziej nieprzewidywalną balansujesz na skraju własnej rzeczywistości. Twoi bracia rozumieją, do czego zostali zobowiązani. Ale czy ty także... Dalej gadamy! Mam poprosić śmierci, żeby przyniósł herbatkę, czy zaczniemy działać? Furio, twoja rola w tej historii jest jeszcze nieznana. Ciekawe, czy na nowo podsycisz płomień stworzenia? A może zdusisz go już na dobre? To jest bardzo dobre pytanie. Jest Furia. Sny ciekawsze niż rzeczywistość. Gdybym wiedział... A może i Lojka? Nowy pakt będzie tak ekscytujący, od razu pozwoliłabym wojnie pozbawić mnie głowy. Czy można umrzeć z nudów? Jestem prawie pewny, że tak. Zagładny. Uuu, ale fajny kuń. Znudzony jak ja? Może po prostu leniwy? Gdybym cię tak nie kochała, zabiłabym cię, żeby było co robić. Czy ona jest w ogóle? Wreszcie. Okej, teraz jesteśmy w komnacie Rady i to jest zaraz po prologu. Wojna jest skuty. Bądź planetą demonów, które trzeba wytępić. Albo dwiema. Wojna? Jakiś to żałosny los sobie zgotowałeś, bracie. Uważaj na słowa. Może i jestem najmniej lubianym jeźdźcem, ale przez swoje słowa nie zostałam przykuta do skały jak pies. Furio, podejdź do nas. Trzeba posprzątać jak... Dobra, Darius. Jak rozumiem? Chodź sobie drwisz, nie mylisz się. Wojna złamał przysięgę złożoną Radzie i roztrzaskał siódmą pieczęć. Ach, apokalipsy? Dlaczego miałby... Tego nie wiem. Co to za głupoty? Jeszcze. W tej właśnie chwili... Już kłamią. ...wpada między włócznie nieba i młoty piekła. Więc jeźdźcy mają wyruszyć. Nie. Kiedy Rada z Popielonych stara się zrozumieć, jak i dlaczego zdrajca dopuścił się tego obrzydliwego czynu. Trzeba zająć się pewną... delikatną sprawą. Trzeba było wezwać Waśń. To on tu jest delikatny. Uwolnionych zostało 7 grzechów głównych. Nie jest nam wiadome przez kogo, ale 7 przemierza teraz ziemię, z dala od naszego więzienia. Równowaga między ładem i chaosem i tak jest już zagrożona. 7 nie można zignorować. Wojna jest skuty łańcuchami. Śmierć zaginął. Waśń zajmuje się czymś innym. Ostatnim razem do stawienia czoła grzechom potrzeba było całej waszej czwórki. Poradzę sobie z nimi z zamkniętymi oczami. Ale gdy wykonam swoje zadanie, oczekuję, że będę dowodzić jeźdźcami, jak prawo nakazuje. Skoro chcesz być posłuszna w zamian za tytuł, niech tak będzie. Ale nigdy nie masz się stawiać nam żądań, jeźdźcze. Natychmiast ruszaj. Witaj, panno Furio. To się nazywa szczęśliwe zrządzenie losu. Obserwatorka? Wątpicie w moją wierność? Proszę, nie złość się. Jestem twoją wielbicielką. Cofam to twoją fanką. Jesteś jedynym jeźdźcem, który naprawdę się liczy. Wystarczy! Pewnie, podbija jeszcze bardziej jej ego. Ale nie wchodź mi w drogę. Będę niczym cień. Niezłomna. Milcząca. Bardziej milcząca. Idź! Znajdź miejsce zwane schronieniem. Właśnie tam musisz rozpocząć poszukiwania 7. Furio, czekaj. Ja... Cokolwiek między nami zaszło, posłuchaj głosu serca. Na pewno nie wierzysz, że jestem winny tych zbrodni. Coś się stało ze wszechświatem.
Uważaj, Furio! Jakieś moce spiskują przeciwko nam! Zapamiętaj te słowa! Kurde, mam taki problem, jak słyszę wojnę w polskiej wersji językowej, bo bardzo, bardzo lubię Liama O'Briena jako wojnę oraz jako Illidana. Głównie z tego, to jest jedna z jego głównych ról. Illidan właśnie, z tego jest chyba najbardziej znany. Jeb fireballem na ziemię, meteor, czy tam jako meteor. Fokus. Aczkolwiek, nie wiem, kto wymyślił, aby wojnę w polskiej wersji językowej dubbingował Miłogo Streczek, który dubbinguje między innymi Stoika Ważkiego w Jak Wydresować Smoka. Dobra. Proszę bardzo, typowe sousowe. No takie. O, marydusz. Umierając przeciwnicy będą walniać marydusz. Niebieskie nie płacisz, zielone leczą. Czy tam odmawiają uzupełnienie Nephilim, czyli powiedzmy Darksidersową wersję flaszeczki Estusa, a żółte uzupełniają twój pasek gniewu. No, to jest też takie półsoslowe, półsoslajkowe, nie? Takie trochę jak w Sekiro. Czytaj, nie mamy stricte naszej wytrzymałości, bo możemy młócić tym batem ile wlezie. O, bardzo ładny atak uniku. Furio, zbliżamy się do jednego z siedmiorga. Wiem to. To nie była zazdrość. O, właśnie, kurde. Dobra. Jeszcze wyjdzie, nie jeden raz. Próbowałem właśnie zrobić kontratak, ale no... Trochę mi nie wyszło i dostałem popysku. Okej, okay, double jumpy. Jest od razu ten atak dostępny, tyle... Dobrego. Okej, okay, może teraz wyjdzie? Tak, teraz się udało. Okej, okay, czyli to... Ale to jest tylko taki atak z doskokiem, czy jeszcze coś innego? Ognisko, a na nim... A na nim nie wiem, czy chcę wiedzieć co. Okej, mały odłamek leczenia. Kurde, to, nie wiem, albo ja mam strasznie małe combo jak na razie, albo... Bo jak chcę grałem trochę te godziny, no to jakieś takie dłuższe kombosy mi wykonywała. Nie wiem, może broń jest stosowo ulepszona, albo coś. Okej, okay, tutaj jest przejście. Tyle pamiętam. Tak, double jumpy. W górę. I bujanko. O, i tutaj będzie taki... No, dla mnie to jest mini-boss, nie? Bo niby jest boss, ale taki mini-boss bardziej. Bo nie będę ukrywał, że nie wiem, co tu będzie. Dla kogo? Robactwa? Dla ludzi, pani. Cudownie. Budowanie domu z patyków, gdy kończy się świat. To gdzie mamy się teraz udać, obserwatorko? Wiem tylko to, co rozkazała rada, pani. Tutaj zaczyna się poszukiwanie siedmiorga. Zazdrość. Moje! Ludzie! Schronienie! Wszystko tutaj jest! Moje! Idź dalej! Jeźdź tu! Albo też będziesz moja! Mam swoją misję. Ach. Chronienie ludzi? Ludzie myślą, że są wybranymi stworzeniami, a tymczasem to jedynie małpy pełzające po ziemi. Chowasz niemałą urazę. Mają tak niewiele, a ja im wszystko zabiorę. Gdy już nic im nie zostanie, będą moimi zabawkami, dopóki się nie popsują. Nie powstrzymasz mnie. Ależ ja nie chcę. Ludzkość jest potwornie przereklamowana. Nie jestem tu dla nich, tylko dla ciebie. To dość ciekawe podejście. Nie!
pozostali jeźdźcy jakby mieli na względzie ludzkość. To się powiedzmy, że... Okej, odpoczynek Nephilim jest aktywem jednorazowym. Wciśnij górę na krzyżaku, by uzyskać zdrowie. Pasek uzupełni się, pochłaniając zielone mary upadłych przeciwników. Wciśnij dół, aby szybko wybrać odpoczynek, jeśli jest obecnie aktywem jednorazowym. Okej. O, jest! Pięknie! To, co przed chwilą zrobiłem, to był atak ładowany gniewu. A jeszcze myślę, że mogę poczekać. Jak wzięła pizwa. Kto by przypuszczał, że twoja śmierć dostarczy mi tyle uciechy? Oho, ta widzę, jak odkurzacz jakiś będzie teraz sała. Cokolwiek z siebie, nie wiem sobie, czy ona teraz... Jezus, ale fuks! Myślałem, że się nie złapie. Nie wiem sobie, co ona teraz zamierza ssać. Czy energię, czy... Kurz po prostu, bo jak na razie zachowuje się jak wielki odkurzacz. Pięknie! Udało się? Aj! Błąd. Pięknie! No to już się nie udało. Dobra, podka, czy podka, flaszka, czy tam odpoczynek. Kolejny skok. Wow! Udało mi się zrobić kontrę? Serio? Totalny fuks był teraz. Okej, tym razem to my sobie za nią skoczyliśmy. Nie jestem wystarczająco dobra, by się ze mną mierzyć! Na kolana! Wiesz, no, jak na razie to dostajesz taki sroboty w pierdol ode mnie, więc ja nie wiem, kto tu jest za słaby dla kogo. Czekaj, no nie, oznacz mi ją. Okej, chyba minimalnie na krańcu byłem zasięgu tego bata. No. No i właśnie ją utraciłaś. Ładnie. Odbierz mi go. Jest mój! Okej, to poszło szybko. Dostała trochę po mordzie, po czym walnęła w ścianę i skręciła sobie kark. Pani, nie chcę się narzucać, ale czy nie miałaś schwytać za... Jeszcze żyje! Tak. Czy to pośmiertne konwulsje? Patrz. Kurde, fajną zbroję ma Furia. Ten talizman... To naczynie! Zazdrość gromadziła w nim energię pozostałych siedmiorga. Nada się na więzienie dla reszty, jak już złamana zostanie ich fizyczna postać. Jeśli mogę, z talizmanu dochodzi chyba coś w rodzaju szumu. Ten... Wskaże, gdy niedaleko będzie jedno z siedmiorga. A skąd ty to wiesz? Cóż za mądrość. Jesteś wszystkim tym, co obiecała rada, pani. Twój głos zaczyna mi się podobać, obserwatorku. Bo łechta tak strasznie twoje ego, co nie? Talizman grzechu. Talizman poprowadzi cię do grzechów głównych. Jest widoczny w górnej części ekranu i wskazuje drogę do najbliższego grzechu. Czacha oznacza najbliższy grzech. Drzech, tak, na pewno, drzech. Grzech, a kropeczka inne grzechy, które obecnie są dostępne. Tak, tylko pewnie, mimo że jest to Souls-like, to... Kryształy Mar, te kryształowe zbiorniki możesz rozwinąć w swoim ekwipunku, aby wydostać z nich duszę. Tak, tylko jako iż jest to Souls-like, to raczej będę to sobie zachowywał na albo wykupienie czegoś, albo na dofarmienie sobie... Jest ta dziura. Albo na dofarmienie sobie poziomu.
razie gdyby mi brakowało, bo to jest jedna rzecz, którą wyniosłem z moich gier w Souls-like'ach. Nie wykorzystuj takich przedmiotów od razu, tylko je sobie trzymaj, bo jeśli stracisz duszę, a masz takie coś, to ten przedmiot ci nie przepadnie. Tracisz tylko dusze, które masz przy dupie. Bądź w przypadku Sekiro, Exp i Senny. Ale niestety... tylko na Senny w Sekiro masz ich wpływ. Zlekceważyłabym swoje obowiązki, gdybym nie powiedziała, że nawet z talizmanem znalezienie reszty grzechów głównych będzie wyzwaniem. Znalezienie zazdrości było łatwe. To był prezent. Nie liczyłabym, że otrzymasz go drugi raz. Zazdrość była też zdecydowanie najsłabszym z grzechów. Jeszcze coś dodasz? Tylko to, co już zapewne wiesz. Armie nieba i piekła podzieliły świat ludzi na swoje strefy wpływów. Rozejrzyj się. Zamieszanie, jakie widziałyśmy, to prawdziwe uosobienie walki między ładem i chaosem. W takich warunkach twoje zadanie jest nie do pozazdroszczenia. Ale dzięki temu będzie zabawnie. Pozostałe grzechy kryją się w tym zrujnowanym świecie. Podczas swoich egoistycznych sporów o władzę atakują tak anioły, jak i demony. Doprowadzi mnie do nich ich własna arogancja. Być może, ale będzie potrzebna pomoc. Zdobędę wszystko, czego będzie mi trzeba. Ale za jaką cenę? Poszedł w pizdu. Iść daleko w ciemność. Okej, mamy tutaj takie coś. Wiedziałam, że wojna kiedyś to wyzwoli. Ale kiedy to widzę, jego dary są imponujące. Pozwolę sobie przypomnieć, że nie ma pani zbyt wszystko jeszcze. Ta obserwatorka naprawdę, widzę, lubi łechtać ego śmierci. Łechtać ego furii. Dobra, jednak mam te dłuższe combo, tylko po prostu... tak, po prostu musiałem odpowiednie kombinacje klawiszy wytegować sobie. No, dobra. Czy tutaj się coś chowa? Alo, Kempamar. Okej. To jest chyba ten rój, z którym jako śmierć walczyliśmy. A raczej jeden z jego przedstawicieli. No i proszę bardzo. Estusik uzupełniony. Okej, i już mam 500 dusz. Tutaj flaszka, tak w razie czego. Tu. Oj, tutaj teraz chyba nie pójdę. No. Okej, tego nie znalazłem wcześniej. Okej, zobaczmy, mamy schody. I mamy schody. No to wybieram schody. Okej, widzę to samo co u śmierci, kiedy był na ziemi. Te same rzeczy. A i sekrecik, proszę bardzo. Okej, furia niestety też nie może podnosić przedmiotów. Tutaj standardowa Kempamar. I odłamek uzdrowienia, chyba taki większy od takiego małego. Dobra. Okej, tutaj widzę spokojnie. Polećmy dalej. Tu z racji Souls-like'a raczej nie będzie skrzynia, przynajmniej nie natrafiłem na takowe podczas mojego przejścia. I już prawie 25 minut. To jest aż interesujące, jak szybko czas mija przy dobrej grze. Wygląda teraz się czołgała, czy w takim przykucu szła? Aj! Dobra. No i no kurde, mogłem zrobić kontrę. Dwa razy.
Oj, 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 oj! Pota, pota, pota! Jezus, pota. Estus, nie pota. Ja pierdziel, ale bym się teraz wykosił. No gdzie uciekasz? To mnie irytuje w tych wszystkich dystansowych po prostu wrogach. Dobra, tutaj. To jakieś wejście. Okej, okay, jest coś do zebrania i... jest jakaś zablokowana ścieżka. Z jakimś, nie wiem, fioletowym glutem, który do, już chyba zastygł do, od, nie, nie od, tylko dawien dawno temu zastygł. Okej, okay. Ułamek uzdrowienia, a wezmę mały ułamek leczenia. Okej, okay, wystarczyło. Do fulla. Tam coś do wzięcia. O, proszę bardzo, ten typ przeciwnika już się pojawia. A mówię ten typ przeciwnika, bo tego przeciwnika już znamy z poprzednich części. No, przynajmniej z dwójki, bo tam się pojawił. Może, znaczy właśnie teraz nie wiem, czy po raz pierwszy, czy po prostu się pojawił. Ale tutaj jest to zdecydowanie trudniejszy przeciwnik, zwłaszcza na początek, więc trzeba się bardzo skupić w walce z nim. No i już na start oczywiście to spieprzyłem, dostałem dość mocno. Dobrze. Ale podczas kontry jestem... udało się, na szczęście. Dobra. Podczas kontry jestem niewrażliwy na... jego ciosy. No i dobra, poszło nie aż tak źle, jak sądziłem, że pójdzie. Bo za pierwszym razem, jak to przychodziłem, to prawie zginąłem. I to prawie z takim dość dużym prawie. Tam jacyś ludzie? To nie moje zmartwienie. Tu jakiś ziomek, który mógł z zaskoczenia wziąć, ale coś mi nie wyszło. Dobra, co tutaj? To drzewo jest imponujące. Ale czy tylko mi się zdaje, czy tam nie pasuje? To drzewo twórcy. Z pewnością znajdziemy tam schronienie. To jest chyba w ogóle to całe schronienie, którego mamy szukać tak w ogóle. Ale, no, nie powiem, duże to drzewo. Bardzo duże. No okej, temu się mi akurat udało wziąć zaskoczenia, ale co dlatego, że nie byłem przygotowany. No i też trochę nie spodziewałem się przeciwnika tutaj. Bo fakt faktem, nie powiem, może i to przeszedł, może i grałem z godzinę, ale doszedłem maksymalnie do tego drzewa, więc... powiedzmy, że wiem, który twórca jest odpowiedzialny za jego istnienie, choć domyślałem się tego już przy przechodzeniu tego. Ja oczywiście nic nie mówię, jestem ciekaw, czy sami odgadniecie. Możecie napisać w komentarzach. O, proszę, stary znajomy. Czy ktoś tu nie robi za dużo? Głupie Scooby-Doo. Mówi demon, który uprzedza o swojej zasadce. Walka wcale nie należała do moich zamiarów, jeźdźcze. No, no, ognista z ciebie panienka, co? Nie wystawiaj na próbę mojej cierpliwości. W porządku. Wojna to jak dla mnie zbyt ryzykowne przedsięwzięcie. Przybyłem tu w imię ślepego kapitalizmu. Jestem Wulgrim, kupiec potępionych. Handluję duszami dla własnego zysku. W końcu nawet w obliczu apokalipsy trzeba się w jakiś sposób utrzymać. A czyimi duszami handlujesz? Aniołów, demonów, nawet ludzi. Wszystkie dusze mają dla mnie wartość. Widziałem trupy, które po sobie pozostawiłaś. Czego mogłabym chcieć od ciebie? To zależy, czego potrzebujesz. Informacji o 7 grzechach głównych. Szepty na wietrze mówią, że legendarni jeźdźcy to tylko pionki w czyjejś grze. Ofiary ogromnego oszustwa. Co jeszcze wiesz? Wiem, że pierwsza informacja jest darmowa.
Wróć, gdy będziesz mieć duszę na wymianę, a być może docenisz oferowane przeze mnie towary. Sokół Wulgrima. Furia może przekazywać Wulgrimowi zebrane dusze, aby zdobywać punkty atrybutów. Punkty te można wydać w menu postaci Furii, wciskając... Selecta chyba? Wulgrim dał ci dostęp do żmijowych jam. Już? Nice. Ta starożytna sieć dróg ciągnąca się przez cały świat i jeszcze dalej pozwala na szybką podróż między cokołami. Czyli mówiąc krótko, Wulgrim pełni tutaj rolę takiego strażnika cokołu, powiedzmy, parafrazując strażników i strażniczki ognia z Soulsów. Tak konkretnie z Dark Souls, ponieważ dajmy mu duszę. To będzie dobra zabawa dla 800 widzę w tym przypadku i dostanę punkt atrybutów, który mogę wykorzystać. Dodatkowo jest tutaj żmijowa jama z fast travelem oraz połączenie takie drobne w postaci sklepikarza. Okej. Elementy nic. Kryształy. Cząstka echa. Rozbij, aby odzyskać wszystkie punkty atrybutów furii. Ciekawe. Bardzo ciekawe. O, i upgrade'y. Rdzeń odmłodzenia. Zwiększa ilość zdrowia regenerowanego przez odpoczynek Nephilim o 75 punktów. Okej, tutaj... Upgradę i upgradę. Myślę, żeby na to pozbierać, bo to się może naprawdę zajebiście szybko zwrócić. Nie dość, że mam tutaj regenerację zdrowia, 18 punktów na minutę, to jeszcze plus 5 mar, gdy niszczę obiekty za pomocą broni, do której wsadzę te ulepszenia. A jako już mogę wsadzić to do bata i niszczyć potem absolutnie każdy element otoczenia, no to będzie to... no... bardzo dobry zysk. Dla mnie, oczywiście. I zarazem szybko zwróci się faktyczny zakup tego ulepszenia. Ale okej, wydaje mi się, że był tutaj zapis, a więc ten pierwszy odcinek zakończę w tym momencie i widzimy się w kolejnym, w którym dotrzemy do schronienia i jeszcze pójdziemy kawałek dalej. A w tamtym od pewnego momentu powiem wam, kiedy gra już jest dla mnie zagadką i kiedy nie wiem totalnie nic o tym, co się będzie dalej działo. Ale póki co ode mnie to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Do usłyszenia. Cześć.